coś tam mu wybuchło. Kurczę, nie mamy ma... Patrz na tego hot doga! No... Jaka zpleśnia parówa, no nie... Się komuś higieny po prostu. Jahoj, Sajuki z tej strony, witam wszystkich. Serdecznie gramy dalej w Grounded, a przede mną... Erlinka. Tak, właśnie sobie tak tutaj podskakuję. Ale cię zaskoczę kiedyś na którymś odcinku, jak cię przedstawię. O, już się boję. Dobra, co dzisiaj robimy? Że powiem twoje imię w ogóle. Aha. Podejdziemy sobie pod ścianę, do płota podejdziemy, podejdź do płota. Zobacz co za idzie tutaj. Chorowita kulanka? No, u góry też mieliśmy kulankę. Czy ona należy do agresywnych? Nie. To możemy obok niej przejść. A to była zwykła, a ta jest chorowita. Uuu. Ma tylko dwa serduszka przy niej są. Tak jak przy świetliku, czy przy stole, czy biedronce. Biedronka ma dwa serduszka. Wiesz, ile mi zajęło zabicie biedronki? A zwykła kulanka ma trzy, a ta ma dwa. Ale jest na trzecim poziomie, więc może lepiej nie. Poza tym ona jest słaba tylko na rozbijanie i pikantne, a dużo ma odporności, a my nie mamy przy sobie żadnego. Ty na nie jedziesz? Aha. No. Kulanka. No. Zawieź nas do... Nie w tę stronę, w prawo. O, jeszcze się napiłam? Dobra. No tak. Gdzie my idziemy? Tu? Zobaczyć, co tu pod tym murem, no. Coś tu jest. Ale jak coś tu jest, to pewnie niebezpieczeństwo. Tu jakaś puszka znowu, ale nasyfione mają w tym ogródku, muszę przyznać. Strasznie. Ja nie wiem, nikt tutaj nie wychodzi. Abise. Nie życie, tylko jedzenie. Potrzebujesz jedzenia? Ja troszeczkę. Maja elegancka. Co wypite, to nasze. Nie ma tu zęba nigdzie. W którą stronę się kierujemy przy tym murze? Tam jest chyba koniec? Aha, bo no to chodź w dół, bo tam jest super stalak, znaczy ten scalak nie super, więc możemy... Mhm. Tu też jest bo scalak. Na stole jest w ogóle. Ale on chyba scalak. Jest na stole, właśnie. A jak tam wejść na ten stół? Nie wiem. Punkt odrodzenia tutaj mamy. Mogłybyśmy go obejść dookoła i zobaczyć. A jak nie znajdziemy wejścia, to możemy lecieć na ten scalak na dole. Dobra. Ja nam zrobię znacznik na ten na dole. A teraz biegamy na twój. No to przy płocie jest płot. Tutaj. A ile tu gęsto w trawie, łaaa. No i mrówek czarnych szukamy, jakby były. No bo po nocy się nie wejdzie, bo jest za stromo. Co tak mi się wydaje. Z jakiegoś jest kwiata? Tam wygląda jakby były... A ten kosz piknikowy... I tam jest książka. Bo ty idziesz tam, no to ty właśnie... Ty szukasz tam, to ja poszukam z tej. Od tej strony, co to nasz domek siedzi, ukryty tym razem za kamieniem, bo nas pszczoły atakowały. A tak właściwie to Arlinkę. Mnie olały. Lubią mnie te pszczółki, no cóż. Uparły się. Tu coś... Tam właściwie za tym jabłkiem jest talerz po jakimś jedzeniu. Nie wiem, czy tam przy nim nie byłoby czegoś. Chociaż nie, tam już zęba podniosłyśmy, więc pewnie drugiego nie ma. Tu z tej strony się nie wejdzie. Nawet patrzę, czy wiesz, jakaś gałąź, czy drzewo, czy co. Mm-hmm. O, poczekaj. Bo tu, tak, nie? Tak? Nie wiem, chyba. Tu jest jakieś narzędzie wbite w ziemię. O nie, ale to są te bombardiery. Tak, łopata tu jest i mi się wydaje, że... Chociaż trochę daleko, ale może coś z tej tu łopaty... obok mnie przeleciało śmiesznie. O, tarczówka. Bombardier mnie przyjrzał. To znaczy, tutaj już zaraz jest wyjście na ten płotek na górze, co byłyśmy na nim kiedyś, więc... Tak, krzywiona łopata, ale ona jest... O nie, ona jest taka stroma, że po niej się nie wejdzie. Urodzona od krewca dostałam mutację drugi poziom. Właśnie. A która to jest? O, plastikowa łyżka a propos urypanego ogrodu, co? To jest ta od szybkości. A, to jest widelca łyżka. Wow, moja postać zasuwa teraz jak szalona na tym drugim, powiem ci. Poważnie? No. Na tym odkrywcy? No. To co by sobie tu wyłączyć? No, o kurczę, ale szybko się biega. No z tej strony się nie wejdzie, nic tu nie dotyka. Dobra, wezmę sobie tak. Co tam idzie? Ty czy ktoś? Tędy nie. Pszczoła. O, rzeczywiście, masz rację. Ło! Szybko się biega, co? No.
Ja nie mogę. Siema. Fium była i nie ma. A co to jest to tak. Białe tutaj? Właśnie ta łyżko widelec. Jak to się nazywa? Forex spools. Jak to jest po angielsku? Nie spółfork, inaczej. No to ma tą nazwę połączoną. Spork, o właśnie. Tu śpi brutta. Chcesz ją zaatakować, pszczółka? Wiesz co, no możemy spróbować. Śpi, ja ją dziabnę tego, mieczykiem, żeby ją zatruć. Tylko uważaj na bombardiery tu. Nie, tylko tarczówki tu latają jak coś. W oczy ją spróbuję. No super. Quite cute. Aha, a świetnie. No to sobie powalczyłam? No. Jest zaraz odrodzenie obok, więc w sumie wiesz. Aha, no dobra. Trafiłam ją w sumie w oko. A, kurczę, nie mogłam uciec, trawa mnie zablokowała. Aha. Ej, spadaj, no i zje mnie. Nie. Jeszcze mnie nie zjadło, ale... Biegnę, 80 cm. O, mam pełne życie! A jak ona się tak rozpędziła? O nie! Dobiegniesz do niej, czy już nie? Ona się jeszcze nade... A, jesteś. No, jak się odradzasz, to masz dużo życia. Dasz jej radę? Pewnie. Wiesz co, to ten nożyk zdecydowanie lepszy niż strzelanie z łuku na nią będzie. Znaczy, wiesz co, jakbyś zobaczyła mój ekran, jak ile ja się muszę naskakać i naklikać myszką, żeby ją trafić. No to fajnie nie wygląda. Ale widziałam, tak, jak ale skaczesz. Jak się trafi, to jednak fajnie. Słucham? Widziałam, jak skaczesz w ogóle. O, patrz, tu jest guma do rzucia. Gdzie? No tu w bucie. Tylko nie mamy młotka. No w bucie, w odbitym od buta. A co jest potrzebne? Drugi poziom łopata. Aha, z czarnej mrówki jest. Drugi poziom. Dobra, poczekaj, bo gdzie my... Ode mnie nie było żadnego wejścia na... Nie, ode mnie też nie było żadnego. A od środka tutaj po jakimś... A po oc... O, po occie? Po occie? A on jest chyba za daleko. Nie, tego nie dasz rady. Tam też jest guma pod sufitem. Tam nad koszykiem. Przyklejona do stołu od spodu. Czy? No, nie doskoczysz na 100%. Bo ja mam... Jesteś idealnie na środku pod stołem. Już pomijając to, że chyba nawet na wysokości nie jesteś nawet ławeczek, co? Wiesz co, bo nawet stąd jest fajny widok, ale jakby się rozejrzeć... A? To tu nawet nie ma nigdzie żadnego, no kompletnie nic, żeby można było tu wejść. Nie wygląda. Chciałam podejść tutaj do tego talerza jeszcze, ale nie wygląda. Chyba pobiegniemy na razie... Na ten scalak na dole? No właśnie, ja się tak zastanawiam, w którą stronę on jest. On jest w... Ja myślę, że ten scalak, co jest tutaj zaznaczony, to on jest pewnie... Oj, śpią tu pająki, to nie będę do nich podchodzić. Niech sobie śpią. On jest gdzieś tutaj, ten scalak. Czyli jest na stole. Tu i tu. No, no musi być na stole, albo... Chyba, że to jakieś mrowisko jest, wiesz? Mrowisko. I on może być pod ziemią. Może być. Może nie kombinujmy z tym, już z tym stołem, bo to trochę szkoda czasu. Chodźmy do tego muru znowu i w którąś stronę idziemy na przykład. Mrowiska, tak? Okay. Szukać mrowiska, szukać mrówek. Mam bardzo mało życia. Nie ma tu z czego wytworzyć sobie... A może coś w wodzie? Nie. Ale jakbyśmy były bliżej mrowiska, to nie byłoby odkrytej lokalizacji. Musimy być blisko wejścia. Aha. To jest tak, trzeba uważać tutaj, gdzieś jest talerz oparty o ścianę, tam są pająki, śpią przy nim. On jest tak mocno z prawej strony. Tu jest ta puszka, tak. Tu jest bardzo dużo tych chwastów, to by były głody. No. Rzeczywiście, tu jest dosyć sporo. Tyrolka by się przydała, żeby je stąd transportować do bazy. Stawiam, że da się zrobić tak jak w The Forest. Dobra. Tu jest zraszacz. No nie wiem, skąd można było nawet skoczyć tam na dół, żeby na spadochronie, znaczy na tym... Na spadochronie. Wiesz, o co nie chodzi. Jakie ładne pudełko na śniadaniowe. Jak się przez łapki zobaczy, to wyraźny obraz jest.
Peeping time. Peeping time. I mean, this is probably what bottled water is. No, bardzo możliwe, bardzo możliwe. Bottled water. Bottled water. Że z raszaczy wody biorą. Co to jest? Czy nie wiem, jakieś... Wow, ogromne jabłko. Właśnie. Piłka? Tak, to są pająki, więc trzeba uważać, bo jest, nawet widzę pająka. Chodzi sobie, nawet nie śpi przy tym soku. Nie przejdziemy tutaj, nie? Nie. Piłka? Może to jest piłka? Śmieszne. Nie, bo to jest długie, to jest jakiś wąż. To się ciągnie wąż? Tam dalej. Jakiś to balon? Jest, jakiś wąż ogrodowy? Jakaś plandeka? A tu na tym może będzie coś, to wygląda jak jakiś wysoki kopczyk. Albo kamień, albo kopczyk. Uch, łech, łach, nie, kamień. Uch, ech, łach. O, PCV, rura widzę, ten. A to jest, nie wiem, jakaś zabawka to jest. To ma oczy i dwie pięści. Jak wyjdziesz tu na górę, to zobaczysz. No widzę właśnie, o, takie wielkie oczy. Mhm. Tu idzie rura PCV chyba. Może w niej coś można zrobić. Gdzie ta rura? O, czekaj, bo faktycznie na dole. Tutaj widać. Rura jakieś... jest tutaj w kałuży. Tam na dole. A z tej strony masz oczy. Tam nawet widzę... Tam jest rolka! Tam jest tyrolka! Tam jest tyrolka, ale... Wiesz o co chodzi? Że jak my postawimy tyrolkę i skierujemy na to, to się raczej z tym, to się naprawdę z tym połączymy. Tylko... No dobrze, masz rację, rzeczywiście. Tylko gdzie by ją postawić, żeby była wyżej? Na tych grabiach? Na tej łopacie? Na łopatę się nie da wejść. Aha. Za stroma jest za płaska. Jest ale na tym tam? Czymś, na tym potworku? Albo jeszcze ale dalej tam... nie będzie za nisko? Czuję, że mógłby być za nisko. Może będziemy jednak... kombinowały. Idziemy dalej tam zwiedzać? Aha, chciałam tylko jeszcze tę rurę zobaczyć i idziemy dalej. Już się ciemno robi. O, tu też jest łopatka. Kielnia. Kielnia. Według gry tak. O, odsłonię, tu jest otwór, można tu wejść. Nie będziemy pływać, nie będziemy pływać. Nie będziemy pływać, nie. Ja sobie wezmę ten kruchy marmur, co tu jest. Ja patrzę, co tu jest na dół, można płynąć. Znowu, a zostawiłeś wszystko do pływania u siebie? Nie. Tu jest tylko łodyga śluzowca, ale tu dalej nie ma nigdzie przejścia. I co, koniec? Nie ma przejścia, czy jest ciemno? Nie ma przejścia. A. I co, i to wszystko? No możesz zerknąć, bo może jestem ślepa, ale... Tu jest światło i tu poza tą młodygą nie ma żadnego przejścia. Bierze na słowo. Bierze na słowo, ale jeszcze zerknę. No, wejdę, tak. A to tutaj? To nie jest przejście? Jest przejście. Nie! No mówię ci, tylko nie mamy tego. Tam jest jakiś klucz, zobacz, plastikowy. A tu? No, z głową byczą. Tylko potrzebujemy drugiego poziomu pod wodą. 15 sekund zostało. Ja mam, chodź! Drugiego poziomu? Ten mój sztylecik z tym się zalicza do tego. Dobra, bo 10 sekund miałam tylko, nie chcę utonąć. Ja też, a ja się zacięłam. Udało ci się? Tak, żyję, no. Dobra, okej, ja podpłynę, spróbuję go podnieść. Podnieśliśmy. Klucz do labiryntu Minotaura, o kurka. Zabrałam jest tam coś jeszcze? Nie, tyle. Dobra. Przynajmniej tyle widziałam. Na mnie tu. Zabrałam światło. No, wyłaś. Utknęła. Czekaj, zobaczę, czy można go zeskanować. A, ale go nie ma w ekwipunku. To jest jeden z przedmiotów chyba taki, że jak podejrzesz, to się otwiera. Tak, coś takiego było. W danych jest. W dane i rzeczy. Aha, no było takie coś. Ten no. Mały klucz upaćkany okruszkami chleba jest często zawarty w zestawie figurek Minotaury i Myrmidonowie wraz ze skrzynką, którą otwiera. Myślisz, że to będzie skrzynka na stole piknikowym? Tak mi pasuje, że to jest, bo są okruszki chleba, czyli może skrzynka do tego lunchboxa. Lunchboxa, a co to kamień? Wychodzę tu z powrotem na górę. Do lunchboxa, no, pasowałoby. Jeden jest otwarty, ale może tam drugi jest zamknięty? Coś tam może jest. No nic, będziemy kombinowały z tyrolką.
Naturolka na pewno żądło będzie potrzebne, więc musimy pamiętać, żeby sobie żądło zostawić. Na razie tak, teraz tylko, tak. że z tych pszczół, co ja pozbierałam, ja nie mam żądła, a ty masz? Ja mam dwa żądła. W sumie nie wiem, czy pozbierałam jakąkolwiek pszczołę. Ja w sumie komary zabrałam. Zaraz, z czego się robi lampę? Tą właśnie, zwykłą pochodnie. do noszenia. Pochodnie. W A sumie i najlepsza hop. jest ta... tak. Ta do zapalenia jest lepsza. Pochodnia, gałązka, sok, sucha trawa i sznur. Ja ci mogę dać swoją. Masz pochodnie? Ale ty masz No, tą mam. Zieloną, nie? Nie, mam tą zwykłą. Zwykłą masz. O! Ja nie mam. Nie. Mam prawie pełen ekwipunek też. Idziemy dalej na ten znacznik, co miałam? Czemu nie widać znacznika? Mrówki czarne! Mrówki czarne! No nie. I to jeszcze zbagowane w kamieniu. O, z czerwonymi idę. Się tutaj widzę. Nie lubią. O, one się gryzą, czy one? Ej, bo te mrówki są w kamieniu. Czekaj, bo ja też utknęłam pod kamieniem. Mam bardzo mało życia, więc... I te mrówki są. Przed chwilą ja tu widziałam w kamieniu. One tu dosłownie, tu widziałam, mrówki wystawały. Ja słyszę dźwięki, o. więc... Surowe mięso rejkowca. One rejkowca zjadły, żarły. A, tak. No bo one są tu w kamieniu. No słychać, jak o. walczą. O, coś zjadło coś. O. No bym powalczył... O, kolejna. No dobra, tylko... Surowe mięso rejkowca. Okej, okay, jeszcze więcej rejkowca... O, tu! O, jest, no. No, ale nie trafimy go przez. O, tu wystają duszki. No właśnie, żeby różki chyba zaatakować, może by wyszło. Nie wiem, czy same różki to jest wystarczający hitbox. O, tu jest jeszcze. O, o mam ją. O. Ale... Ło! Wyszła! Łoja! No nie. Ja muszę nauczyć. O, nie gonią, gonią, gonią! Nie, mrówka. Ona jest chyba zatruta w ogóle, bo mamy tą... Czekaj, bo nie mam staminy. Gdzie ona jest? Druga biegnie! Nie, to jest ta sama. A nie, nie to druga jest. To jest ta nasza, to tutaj ucieka. Ja mam bardzo mało życia. Ja też. Znaczy nie, mam w sumie połowę. Dobra, jest. Okej, okay, a ta druga? Części czarnej mrówki. O, ta druga... O. A, weszłam pod twój nożyk. Możliwe, no. Masz teraz pełne życie, czy nie? Nie, nie, to trzeba nie. wstać. Uważaj. Ta nas lubi. Ale to czym ją? Pałką lepiej czy tym nożem? Już patrzę. Dane czarna mrówka robotnica, kłucie pikantne. Czyli słabe punkty oczy. Czyli nie mamy nic. Kłucie, no ja mam nie, dziapadło, ja nie mam, ale nie na mam pierwszym kłucie. Poziomie masz, mam. Dzidę? No. Z tyłu, chodź, poczekaj, bo dwie są, żeby nas znowu tutaj z tyłu. A. Tamta sobie poszła, ta to tam chodźmy. Dawaj, ja w oczy. O, chyba więcej zabierało tamto. Oj! Ona się na ciebie... Dobra, ona się na mnie trochę zagrowała, ale się zacięła, więc ja tu jeszcze... O nie! Wiesz, teraz tym dziebadłem. Próbuję do niej dobiec. Myślałam, że już koniec, a tu nie. Chodź tu! Obawiam się, że na domrowiska wraca. Ona się tak jakiś czas zatrzymuje, ja ją dźwignę może... Sprawdzić, czy ją gonimy. O, dobra. Czy tu jest mrowisko? I tutaj coś się świeci. Tu jest kolejna rura. Kolejna rura. Czy to jest samo, bo ja nie wiem, co my gdziemy... Co to tak nie, świeci? Nie. A to lampa. To nie ta sama. Tu jest jakaś łopatka. I woda. Ja się boję w tą wodę wskoczyć. Tu coś boję jest się na dole. Wskoczyć. Ja mam a, zakażona życia... muszka. Oh, disgusting. The stench coming from that pipe is worse than the boys' locker room. The girls' isn't much better. But there's an actual broken pipe in there. Śmierdząca rura, czyli chyba nie chcę wiedzieć, w czym pływam. Łups, owadów uszkodzony przez wodę. Okej. Surowe mięso rejkowca. Oj, tam jest totalnie ciemno, trzeba latarkę. A, można tu? Śmierdzi jak 50 zombie... Okej, jakby 50 zombie... A ty nie masz tej zielonej pochodni? Pochodni nie, ale mam zielone te... Do zrobienia pochodni. Z czego się robi te pochodnie? Dwie łodygi? To dawaj. A mam. A czy ja ci mogę wyrzucić tą? Masz włókno roślinne? Włókno roślinne, no. No to dawaj, zrobię jeszcze jedną, będziemy mieć po jednej. Jedno? Dwa, okej. Okay. Wystarczy. Bo nie mam więcej miejsca w plecaku. Dobra. Dobra, proszę.
Chyba nawet upuścił, bo nie mam. Nie upuścił? Nie. Teraz masz. To ja mam pochodnie, tylko patrzę w tą stronę, coś jest. Nie. A ja jedną wzięłam. Mam drugą podnieść? Nie, wezmę ją, dobra. Tylko tak, nożyk pod... mam życia na jeden. Roślak. Ja jestem na jeden hit, tak naprawdę. A czekaj, ja mam jeszcze... nie mam. Ja, że to. To ja bym tutaj nie wpływała bez tego. Nie, raczej nie damy rady. Bo ja jestem no to już nie w połowie. Chodźmy. To ta rura jest bardzo długa. To wrócimy do niej innym razem. Możemy spróbować ten. O, widzę twój łepek. Możemy spróbować ten scalak, co tu miał być. Gdzie jesteś? A tu. A, no to no bo Arlinka oczywiście powiedziała, Iza, nie będziemy już przecież pływać nigdzie ani nurkować. Odkładamy rzeczy do nurkowania. I odłożyłyśmy. I odłożyłyśmy. To jest kolejny zraszacz. Potrzebujesz wody morza? Ja mam kask na głowę świecący, a my z pochodniami. Chodzimy. Ja też, chociaż powiem ci, on jest troszkę irytujący. No bo on tylko takie kółko daje, nie? Mhm. Mam ten scalak oznaczony, ale obawiam się, że dojść do niego trzeba właśnie tą rurą, bo on jest w tym pontonie dziwnym napompowanym. Na albo w. Jakim pontonie? Gdzie ty jesteś? No to czerwone coś, taki Boeing tutaj, co jest. Ten plastikowy, nie wiem, co to piaskownica jest. Jak zobaczysz na nim mapę, jest? No, jak zobaczysz na mapę, to jest jakiś krab. Taki gdzie? Kwadrat. I na samym środku jego, a... No. Przeszłyśmy się wokół tego z drugiej strony, nie było nigdzie wejścia. Chociaż czekaj, tu jest jakiś kamień, może po tym. Ty, bo my jesteśmy w śmierdzącej strefie w ogóle. Nie, chyba nie. No, zobacz, no, jak oddaliś mapę, to trochę. To jest śmierdzące. Trochę. Jeszcze nie łapię. No właśnie, jeszcze nie łapię, to najważniejsze. Ale jak złapię, to będziesz wiedzieć, bo jestem na jeden hit. Mam ostatnią kreseczkę świecącą. Jak mnie coś zje, a coś się tu drze... Że te mrówki mnie interesują, że one tam były. Jest mrówka. Tam gdzieś musi być tam mrowisko. No jest mrówka. A to jest czarna. Jaka? Czarna? Czarna. Mhm. No ale jak masz tyle życia, to może nie będziemy ryzykować. Chociaż z tych czarnych to... mrówek fajne rzeczy tam były. Let's see what we pewnie can to też z wojowników, a nie z samych robotnic się domyślam. Żebym miała się czym wyleczyć, a tak to ja naprawdę... A czekaj, chociaż czekaj, zjem ten, to coś daje życia. O, troszkę dało. Miałam jeszcze ten eliksir cały. W sumie założę sobie ten kakas. I mogę się wyposażyć wtedy w trochę lepszą broń. Tu są znowu mrówki. W którą stronę jedziemy? W dół. No, tak całkiem. To możemy spróbować tego super salaka tutaj zaraz pod nami. Jak nas nic nie zje. A widzę, no. Tu są czarne mrówki i... O, jest? Tu jest rura, po której chyba będzie można wejść na to coś napompowane. Fajnie. Zbieram sok, bo to będzie. O, zbieraj pewnie. No. Bandaże. Jak najbardziej. Właśnie miałam mówić, że fajnie, że gałązka tu jest. To w którym kierunku idziemy? Idziemy na górę? Może się da? Nie, mamy do wyboru, no bo tutaj fajne nowe rzeczy. Mamy do wyboru. No. Co to jest? Nie wiem. No, a nie, tam nie będziemy na górę. Się... Nie, myślisz, że za stromo? O. No. Chyba tak. Ech, to nie. Niech się wypchają w takim razie. Może w drugą stronę. Mhm. To co? To w drugą. Jest co? No kurczę, ja chcę dzień, bo worki na śmieci. No to co? Kolejna chatka i spanie? A to jest wąż ogrodowy chyba. Mhm. Dobra, kolejna chatka i spanie. Przecież kto nam zabroni spać, gdzie chcemy w tym ogrodzie? Ale na wężu nie zrobimy sobie spania. To idziemy na dół. Mhm. Myślisz, że przy tej wodzie, czy tu w środku? Jak się zastanawiam... O, kropelka spadła, a ja jestem głodna. Gdzie ta kropelka wpadła z tego soczku? To dobre pytanie. O, tam jest. Jaki pogięty soczek. Soczek mnie bardziej nawodnił niż napił się, także był... Przy soczku zrobię nam też ten. Dobra. Tylko nie mam akurat nic. Gałązka i koniczyna. Gałązki są. Jedna gałązka, dwie koniczyny. Koniczyna. Przy wodzie lubi być. Nie kojarzyłam, że koniczyna lubi wodę.
To znaczy bardziej niż normalnie rośliny. Ło. Mrówka mnie wystrachała. A tutaj zobacz, jak się podchodzi do soczku, to się pojawia się zasięg jeden. No, jest tam, w tamtym kierunku. Jakby. Okej, nie widzę. Jest koniczyna, dobra. To właśnie w tamtym kierunku trzeba biec. No nic nie tam. A nie, już zniknęło. To znaczy, że to jest coś do przemalizowania gdzieś. Słyszysz tą melodię w ogóle taką mroczną? Nie. Nie jest cisza. A to przestało. Było takie... Ty masz? Koniecznie masz. Mam. O, i tu znowu. Punkt odrodzenia i śpij, tak? Punkt odrodzenia i śpij, no. A little low energy. Low energy. Kosiarka jest gdzieś też. A to jest nasza baza od frontu. Czekaj, przebiorę się trochę. Wezmę sobie mój kask normalny, wyposaż. W którą stronę się robi więcej kresek? A wydaje mi się, że tak jak mam znacznik, nie tak jak znacznik, może tak nie jak tu. Ten scalak... O, tak jak ten scalak na mapie jest. No nie, właśnie, bo jak tam szłam, to tu już znika. Dałam znaczek. No wiem, ale nie, właśnie bo... tam nie. A tam nie jest powrót? W drugą stronę, tam co jest znaczek. Przestawał? O, tutaj się pojawił. Co się pojawiło? Teraz się pojawił. Turu, turu, turu. O, tu jest soczek. Mrówka. O, tu się koniecznie. Sobie... Co się stało? Zaatakowało cię coś? A, rykowca. Nie, rykowca. Koniecznie... Zniknął ten znaczek. No, zniknął. Czekaj, a gdzie jest w ogóle? Ty, no bo tutaj to... jest stalak, tutaj, gdzie stoję. No, raz, że on jest bardzo mały, to może leżeć gdziekolwiek. A dwa, że ciekawe... Czy jest podziś? A tu jest wejście do bazy, zobacz. Gdzie? Poczekaj, nie widzę cię. Utknęłam w tym wężu, nie mam tego wyjść. No, ja prawie tam wpadłam. Jak mam wyjść z tego węża? Nie, mam lepsze pytanie. Czy ty tutaj cięłaś trawę? Jedno. A. Bo jak byłam na wężu. Dobra, bo zastanawiałam się, skąd się tu wzięły te płyty trawnika. No jak, udało ci się wyjść? Nie. No tak, ale muszę powiedz naokoło, więc ty jesteś... Nie było tam nigdzie scalaka na dole? Nie. Właśnie. Nie, ale jak masz wejść, to zdecydowanie będzie to pod ziemią. No, tylko nie da się go otworzyć, zamknięte jest. Aha! No. Aha. Mhm. O kurka. No. Ale dlaczego jest zamknięte? No to jak my mamy. Tak, tam było zamknięte w tym stawie, tu jest zamknięte. Dokuczają co mamy nam. Robić? Dokuczają nam. Chcesz zbadać resztę tej okolicy? Ty patrz, ale to tak. Się wcale nie zmienił kolor, tak jakby był odkryty. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Łazimy tu i dalej jest ciemno. Faktycznie. O? Możemy spróbować podejść. O, tak jak walnęłam teraz ten znacznik. To będzie takie. Badanie tu okolicy. O, nie ma tam może gdzieś przy tobie jakiegoś skaba, bo one lubią być w tych przegródkach. Skab albo patrzę, jajunk. Ale nie ma właśnie na razie. No, tylko może go tak nie być tak samo, jak nie widziałam przejścia pod wodą, ale... No. Ale będę się rozglądać. Tu jest na pewno zwierzaczek. Mrówka tutaj też chodzi zdecydowanie. O, dziura w płocie! Ale chyba taka nie do wejścia, co? Tu woda. O, ile puszek śmieci. No, paskudnie tu mają, okropnie. O, tu się wąż u góry rozpoczyna. Ciekawe, czy można go odkręcić. W pognięcionej puszce nic nie ma. W tej drugiej pognięcionej zaraz zobaczę. Też jakby pusto. Jaka smutna puszka od środka. Uch. A. Na puszce no i... też widzę, że nic właśnie chyba nie ma. Właśnie miałam mówić, że po tym wężu pewnie też się za wysoko nie da wyjść. Worki na śmieci też nie mają oznaczenia żadnego. O, potrzebujesz lepszego narzędzia, żeby nas roztargać. Nie. Ale takie śmieci w ogródku po prostu? Tam sobie postawili w kącie. O ja, znalazłam masę jedzenia. Gryz parówki. Bierz. A co te parówki tu robią? Pełny ekwipunek. O nie, ja muszę parówki pozbierać. A parówki
A co nawet wiem. Gross. Jak gross? Parówki nie lubisz? Nie gram tą postacią. Zmiana postaci. Zmiana postaci. Co, nie chciała zjeść parówki? Przekąska. Najwięcej mi się nie zmieści, bo one się po 5 stakują. Pytanie, co ty zjadłaś? Parówkę czy... Ty ten dmuchawek zrzuciłaś? No. No dobra, no mam zgniłe jedzenie mogę wyrzucić, jakby nie patrzeć. Aha, bo ja mam jeszcze te. Zjeść mogę suszone. Wiesz co, zrób sobie sortowanie, wtedy się zestakują rzeczy, które nie są zestakowane. W sumie jest tu coś, co mogę wyrzucić. No na opartego te koniczyny i to wszystko mogę wywalić, no. Zbierałam na kupę. A to można przepłynąć, tu jest science. Chodź. No właśnie, wybierałam się w tamtym kierunku. Czekaj, o, już nie mam. O, przyniosła. O, zobaczona z i uciekła, o nie. Co? Mrówka przyniosła sobie jedzonko tutaj i zobaczyła, że zabrałyśmy i uciekła. Miała w pyszczku woreczek. Czyli skądś przetargała parówki. Okej, tu jest coś ciekawego. Tu jest otwarta lodówka z jedzeniem. Złoty ząb. To płynę. W środku? Puszce. No. We puszce. Oj, nie ten. To. O nie, tutaj... A dobra. Tu jest powierzchnia. Bo da się jednak wyjść tutaj na powierzchnię. Ja się dalej tu rozglądam. Okej, aż mi się uszy zaświeciły. Rogi. Bo moja postać ma z tej pszczoły takie rogi wręcz, więc... Jak podnosisz zęba, czy ty miałeś okazję podnieść zęba? Chyba nie. To następnym razem, jak go rozbiję, to zostawię ci, żebyś mogła go podnieść. O, czy tu się można zatruć przy tym jabłku? Ja poszłam w drugą stronę, ale nie widzę tutaj nic już ciekawego do zwiedzania. O, mięsista muszka. Ciekawe. Dobra, no podejdę? Pod tą wodą właśnie tutaj można było jeszcze pływać. Jestem ciekawa, co tu ciekawego. O, znalazłam skaba. W tej lodówce właśnie. Podnoszę. Garbo. O, śmieci, tak? No, ta woda boli. Znaczy, tu jest już zatrute powietrze, ale... O ja. Nie, taki zgnity zielony. Mogę rozwalić jabłko. No to ja tu jestem w środku. Miętówkę mogę rozwalić, tylko czy my mamy jak ją zabrać? Ja mam full ekwipunek. Ja mam przy sobie. Słuchaj, rozwalmy ją i zjedzmy od razu. Wiesz co, mam... Ojeny, to mnie coś truje. Od tego jabłka pewnie. Nie, w tym miejscu jeszcze nie. A mnie truje. Zjedz. Zjemy po dwa? Zjedz. Tarcza świeżości. Ja muszę stąd wyjść, bo mnie to truje. No niesamowite. Mnie jeszcze nie. O, tu mnie już truje, dobra. Ła, ale mi zabrało, ła. To jest taki stary telewizor. A to jest tylko komputer, a nie telewizor. O, miał spalony napęd dyskietek. Coś tam mu wybuchło. Kurczę, nie mamy Patrz na tego hot doga! No. Jaka zpleśniała parówa, no nie. Się komuś higieny po prostu. Czekaj, bo miętówki mówisz, zjedz. No, co one dają? Ja dostałam ten, mutację. Aha, tarcza świeżości. A jest. Odporność na gaz, odporność na płomienie, ochrona przed piekotą. W sumie poparzyłyśmy stopy tam u góry na kamieniach, no nie? Pomijam grilla, ale na tych kamieniach co nas te komary tak przegoniły. Coś tam było. Ale my mamy ale odporność na gaz, to jest najważniejsze, bo teraz jesteśmy w gazie. No tylko czy to aż tak dużo da? Może zamiast tego krytyka? Ja zamiast kondycji. Pytanie moje brzmiało jak? Czy my mamy z czego bandaż zrobić? Właśnie ja miałam jeden i go zużyłam. Zjadłaś? A żeby zrobić kolejny... Nie mam. Mam jedno włókno roślinne i zero soku i... Mam cztery włókna. O, muszki sobie tu przylatują z jakimiś rzeczami, zobacz. No to są te mięsiste właśnie. Chcesz ją spróbować zestrzelić? Gdzie ona jest? Ale one smrodzą. Czekaj, widok pierwszoosobowy mówisz, tak? Może tak będzie rzeczywiście łatwiej z łuku strzelać.
Ach, dla ciebie. Hydration is the key to performance. U, tam coś wielkiego. Ty, to jest jakieś wielkie dziursko. Ach, czemu oni czują? Mrowisko czarnych mrówek! Bo wyszła właśnie mrówka stamtąd, więc podejrzewam. Zaraz ja chcę zastrzelić muchę. Dobra, wleciałam w gaz i zaraz umrę. Nie umieraj! Umrę w mrowisku! Ach, ta mucha! Nie uciekaj, no! Siema, mrówka. Ach. Nie obchodzi mnie, jak stracę wszystkie strzały. Chcę ją zastrzelić. To co? Nie! Odcinek będzie opisany. Mucha ma cię w nosie. Mam cię! Małe cele dostałam osiągnięcie. Gdzie ona spadła tak w ogóle? Pierwsze... ale się dziwnie gra w widoku pierwszoosobowym. No. Też tylko jak celuję z łuku, przy to... Żyjesz, mówisz, tak? Uciekam! Zaatakowałaś mrówkę? Nie, znalazłam mrówkę żołnierza. A. Zaatakowała cię mrówka. O nie! To jest druga, a to miało być wyjście, a ja chyba źle skręciłam i zamiast do wyjścia to teraz biegnę. No chciałam podejść, ale tutaj wszędzie są te smrody, a ja mam życia z zero prawie. A tam jest, okej, widzę. Widzę cię, widzę. Ale zeskanowałam ją. O, to fajnie. W każdym razie tu jest wejście do mrowiska. O nie, ona do mną przyszła! Ale tu nie śmierdzi już. Mam się z nią bić? Nie. Mam bardzo mało życia. Tu jest też bo my mamy właśnie tyle życia, że chyba nie ma co. Tu jest sok. Tu przy tym worku na śmieci też są mrówki, ale też śmierdzi, więc nie będę tam chodzić. Bo to śmierdzi tych parówek. No. I bo jabłek. Jak ja tu jestem, to tu nie śmierdzi. Tam z drugiej strony od jabłek. Tu wejdę jeszcze, zobaczę co tu jest. Kamyk. Kamyk mi jest niepotrzebny. Jestem królem tej plaży. Wyskoczyłam gdzieś na górę. Jesteś? Tam. Na górze. Mrówki, po co wy tu chodzicie? Pokażcie mi. Bo tu jest... Backspace... Skórka od cytryny? Backup... Space Air Files. Tu są jakieś... Ciekawe, czy będziemy musieli jakieś pliki z tego komputera wyciągnąć. To jest science. Jak ty tu wlazłaś? Nie ja? Z tej strony? Aha. A nie, ja tutaj tu między tymi weszłam. Z tyłu był science. Patrz, gdzie jestem! Czekaj na mnie, bo wiesz co, stamtąd można będzie ewentualnie tą tyrolkę puścić, wiesz? Aha. Czy to nie jest przypadkiem wyżej, od stołu? A gdzie jest stół? Jest kawał drogi stąd, ale może można by. Tu jest łopata na tym komputerze, ona idzie na kosz na śmieci jeszcze wyżej. Czekaj na mnie! Czekam. Dobra. Idę jakąś dziwną drogą. Tak, ja tą drogą wyszłam właśnie dziwną tu. Tym skakaniem tu? Po tym błocie. Tu można do tego śmietnika wejść, tu jest skórka od banana i w ogóle w środku rzeczy. Nie idę, tylko patrzę przez otwory. O. Jak dalej? Po tym wyszłam, po prostu. Aha. No, bez większych problemów wleźli, bo tu jest przewrócony chyba kosz na śmieci. Tak, bo to coś wygląda, no. No. Patrz, jest napisane. Backup. Backup Spicer Files. Jakieś te dane. Właśnie mówiłam, że może będziemy musieli z tego coś skopiować. A jak mam tam wejść? Aha, po tym patyku tam na śmietnik? Tak. Ojejku. Jakby. Ja do tego śmietnika też bym jeszcze chętnie wlazł, tylko... Ja cię, co to jest? Czy to... Ojej, obrażenia od pikantne? Widzisz tą papryczkę? No, a widzisz tego banana? No. Ja nie wiem, fajny. I jeszcze ale tam są te muchy. Hoczaczas tam leżą. Hoczaczas i science. I cały banan, nawet taki nieotwarty jeszcze. Science. Wow, ale tu jest zupa śmietnikowa. No, trzeba by było... No. Ominant! Zobacz, tam leży coś z ominanta. No nie. Chipsy. 487 miesięcy after termination. O kurczę. To ich tam wie. Banany w środku, kolejne. No koniecznie dobra, musimy idziemy to dalej? Wejść. No, idziemy na górę. Nie spać jakoś. To na kucaka. Ojoj! No!
To nie pani na kucaka. Kucaka. Dobra. Trzeba skakać. Idziemy za tobą od razu, spoko. Patrz jak tu zrobili, w razie jak spadniesz, to jest liść pod spodem. A no, to w sumie dobrze. Tu śmierdziuszki muszki. To ja bym je rozstrzelała, zanim tam wejdziemy, bo ja jestem na hita, nie wiem jak u ciebie troszkę więcej. San... To je... Dobrze mówiłam, to jest piaskownica, miałam rację. Taking a look around. Ja też tam chcę wejść. I stalak pewnie naniesieć. I na niej jest tyrolka, zobacz, tam przy oczach. No jest, ale to nie zmienia faktu, że... A że na stół nie wiem jak wejść. Bo to jest, jesteśmy niżej, w sumie jesteśmy tak tutaj, stąd jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, co tu. Jakby trochę, no. Ło, na tym stole są jakieś te chyba, ogródki. Że tam właśnie z rogu, jeszcze z tych książek, chodź, idziemy. Może. Czekaj, zestrzelimy temu chodleciały, tak? No i co, da się... One gdzieś... są agresywne, te muchy? Nie, takie normalnie jak do tej pory, zwyczajnie. Mhm. Jesteś już na tej łopacie? Lęk wysokości się włącza. Włącza! Włącza się, tak. Idę jak za tobą. Jak można książki położyć na koszu? Ciekawe co tam jest. A może Parcel. To są zeszyty? Wiesz co, ja bym odstrzeliła te muchy. No i stąd myślę, że moglibyśmy dolecieć do tego, do stołu, ale... To co ilość jedwabnej nitki, jaka będzie potrzebna, to ho ho. Muszę ale nie, w sumie ktoś pisał w komentarzu, że z jednego rogu mapy na drugi, ktoś robił z ciekawości, zeszło chyba 100 coś nitek. No to nie tak źle. Jak usiądziemy dobrze przy kołowrotku, to są do zrobienia dosyć szybko nawet. To jest leczak. Zaraz, czekaj, bo ja chcę, muchę chcę wybić, żeby przestała mi tu smrodzić, bo jestem na hita. Aha, no. Bo one smrodzą. No tak, ja się zastanawiałam, mówię, to ty te muchy tak męczysz. Ten leczak tutaj w środku? Nie, no zaszycie jest. A, to tu jest drugi. To chodź, tu jest jeszcze jeden. Chcesz złapać? A to ten u góry ci zepsuje. Nie. Złap sobie. Mleczak. Ale mamy tych zębów teraz, No, co on upuścił? Zgniłe jedzenie, nie chcę. Nie ma zwłok z tej muchy? Ale czekaj, bo tutaj się coś znowu smrodzi. Ta mucha, co ona ma tam? Scalak? Czy tak świeci? Coś tak świeci. Czy ona żyje? Ej, to była surowa, czy to był mleczak? A może to była nauka? Nie mleczę. Coś tu się znalazło pode mną. No mucha, tylko właśnie. Może ta się zabagowała. Tylko nam trochę przeszkadzała właśnie wyjść. Burg Protocols, a to są te takie zakładki. Aaa. Się wyjeżdża delikatnie. No stąd by się przydała tyrolka do piaskownicy. Protocol. Task Assistance. No, a ciekawe, czy można postawić tutaj w ogóle trolkę. Sprawdźmy, czy można tu postawić. Rolka. Nie czuję, żebyśmy mogły stąd dolecieć w ogóle. Można. Można postawić? No. O ja. Mamy wszystko, tak. Weź tu przynieś 6 łodyg chwastu. To będzie... Tam po tych, obok tych mrówek da radę w sumie. Tak jak my wyszłyśmy tu na górę. A co ty jeszcze? Lina, no to i tak musimy wrócić do domu. I tak musimy, tak. Chcesz? W sumie, kurczę, potrzebujemy maski gazowej do tego śmietnika tutaj. Ale te śmietniki nie wygląda... A nie, w sumie z jabłka się ten czadzi. Spróbowałabym dolecieć na tym, na dmuchawcu. Ale czuję, że mi braknie dmuchawca stąd. Mam zwykły i to jeszcze tak, nie, troszkę ponad pół. Bo tu i tak nie mamy co dalej robić. A mogłybyśmy też odcinek myślę, kończyć. No, myślę, że w domu teraz. To ja spróbuję tam doskoczyć, lecę. No to ja też. Nio. Nie ma opcji. Co najwyżej wylądować bezpiecznie na koszu. A jak w twoim przypadku? Chcę sobie. Gdzie ty sobie? A tam jesteś. Ojej, to moja postać się w ogóle nie... Ty, ale wiesz co? Ja jestem noob, bo idź, ty jesteś na górze, idź w lewo na te worki, tam gdzie ja teraz patrzę. No. I z nich do piaskownicy jest bliziutko. Myślisz, że z nich doskoczymy? No, z tych zeszytów było daleko. O nie, skończył... Miś! Poczekaj, spróbuję.
A nie, ja mam, wiesz co, ja mam bardzo mało dmuchawca, ja prawdopodobnie nie dolecę. To przed samym lądowaniem. Aha, bo ty masz mało dmuchawca i chcesz z tych worków tam skoczyć. No, a może chcesz mnie podnieść? No. No. Nie, nie dolecę stąd. Gdzie jesteś? No zaraz obok. O, widzę. Ło! Żebym ja na to mogła wejść jeszcze, zanim wpadniesz. O, widzę po nożu. No biegnij, o, widzę na co cię. Czekasz. I've got you, Hoops. Yay. I've got you. Dziękujemy. A jest. I'm not finished yet. Ale jakby był cały latawiec, to myślisz, że doleciałby się, czy nie za bardzo? Chyba by nie doleciał. Myślę, że opada za szybko. Się. No, tu nie mogę wejść, bo zginę, bo śmierci. O, a co to? Satana puszka, labis. Mandarynki. Peeping makes me feel a little creepy. Peeping. Ale miejsce fajne, w sensie śmierdzące, ale wciąż. Ja sobie wypiję trochę wody gazowanej ze śmietnika. Nie, nie łapiecie mnie. Jak złapię tylko jeden ten skażony, to na pewno mnie zgnije, więc wolę. Ale tylko ja też tak ostrożnie. Dobra, to chodźmy stąd. To dobra, wrócimy do bazy, rozpakujmy się, przygotujmy się i... No i to wrócimy. Chyba tak. Chyba nie będziemy budować na razie, tylko będziemy dalej tu biegać. Ach. No, będziemy polować też na mrówki. O, też zapomniałam. Będziemy polować na mrówki. Nie? Nie? No, dobra, dobra. To czekaj, tu jest hot dog śmierdzący. A pod ścianą też śmierdzi? Może nie, może się da przejść. To dobra. Może się pożegnajmy i, właśnie, i dopiero będziemy próbowały. Dokładnie, także dobra, dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się wszyscy ciepło. Jaho! Bye-o!